Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zrobimy sobie wielkie zestawienie klas postaci. Wielu z was mnie o to pytało i w sumie stwierdziłem, że jest to bardzo dobry pomysł, bo w ostatnim tego typu odcinku zabrakło druida, bo jeszcze go wtedy nie było, chyba łowcy demonów tam nie było, jak dobrze pamiętam, i nie był on tak kompletny jak ten odcinek, mam nadzieję, że będzie. Wiele rzeczy sobie przygotowałem przed, naprawdę się przygotowałem do tego odcinka, żeby jak najlepiej wam wszystko przekazać. Będzie tu zestawienie pod kątem w ogóle będzie przedstawienie oczywiście wszystkich klas postaci, jak działają, będzie zestawienie pod kątem PvP, jak między sobą sobie radzą, pod względem lochów, jak sobie w nich radzą, która jest najlepsza, która najgorsza, i na koniec powiemy sobie, jak każdą klasę mniej więcej rozbudowywać. Film pewnie macie podzielony na części, więc każdy, mam nadzieję, że znajdzie coś dla siebie. Jeżeli oczywiście czegoś nie zrozumiecie, to piszcie w komentarzu, postaram się wam odpowiedzieć. No i teraz przed startem nowego serwera myślę, że jest bardzo dobry moment, żeby taki film wrzucić. Więc okej, na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, bo tak jak mówię, naprawdę sporo czasu mi zajęło, żeby wszystko sobie ogarnąć. Poza tym możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, i tak naprawdę tyle. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki macie w przypiętym komentarzu i opisie. No i chyba wszystko, to co powinienem powiedzieć na wstępie, to powiedziałem. Myślę, że powolutku możemy przechodzić do meritum. Nie będę tu robił cięć ani nic takiego, tylko będę sobie leciał po prostu na żywca. Mam nadzieję, że fajnie się to będzie oglądać. Okej, zacznijmy może od tego. Klas w ogóle w grze mamy 8. Jak tutaj widzicie, zrobiłem sobie od serwera pierwszego niemieckiego do serwera 8 niemieckiego każdą klasę, żeby mniej więcej wam zaprezentować, jakie tam ma przeliczniki i tak dalej. No ale na wstępie są rasy. Przy zakładaniu konta jest coś takiego, jak tutaj wybieramy sobie klasę. Jak widzicie, weźmy sobie na przykład łowcę demonów i możemy wybrać rasę. Rasa daje nam dodatkowe statystyki. Myślę, że warto kilka słów o tym powiedzieć, dlatego że wiadomo, przy zakładaniu konta najlepiej jest wybrać taką rasę, która dla naszej postaci, dla naszej klasy postaci będzie najlepsza i da nam najwięcej statystyk. Dużo osób powie, że nie jest to za bardzo potrzebne, że tutaj tych statystyk jest na tyle mało, że to nie robi różnicy albo coś, no ale jak macie dostać kilka statystyk za darmo, a macie ich nie dostać, no to chyba wybór moim zdaniem jest oczywisty. Więc w tym momencie powiem wam, dla jakiej klasy postaci jaka rasa jest najlepsza. Jeżeli gracie klasą postaci na siłę, czyli to jest tam wojownik, paladyn, tam berserk i tak dalej, to najlepszy będzie demon. Jak widzicie, daje nam 3 siły, daje nam też 1 HP, więc jak najbardziej dla takiego wojownika, czy generalnie, no mówię, klas na siłę jest najlepszy. Jeżeli chodzi o klasy na zręczność, czyli tam zwiadowca, zabójca, łowca demonów i tak dalej, to najlepszy wydaje mi się, że będzie gnom, dlatego że gnom daje nam plus 3 zręczności, więc ja osobiście zawsze go wybieram. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o klasy postaci na inteligencję, czyli tam mag powiedzmy, druid i tak dalej, to najlepszy będzie mroczny elf. On co prawda daje nam tylko plus 1 inteligencji, no ale każda inna rasa daje nam tutaj minus 1 albo 0, więc no jednak mimo wszystko ten mroczny elf będzie najlepszy. Ktoś powie, że to są grosze, oczywiście, że tak, zgadzam się z tym, ale tak jak mówię, lepiej mieć te statystyki niż ich nie mieć, zwłaszcza że działa to tylko przy zakładaniu postaci, więc jak potem zmieniacie swoją rasę, bo możecie ją zmienić w każdej chwili w gierce praktycznie za darmo, bo tam za 1 golda, czyli tyle co nic, czy tam za 10 golda, już nie pamiętam, to w każdym razie ten bonus już zostaje. Także najlepiej sobie, jak tworzycie postać, odpowiednią rasę wziąć i potem sobie zmienić na jaką tylko chcecie, ten bonus wam już zostanie do konta przypisany. Więc pamiętajcie o tym, że te statystyki się nie zmieniają, jak już gracie i zmieniacie sobie rasę, tylko przy zakładaniu konta, więc warto o tym, myślę, że pamiętać. No i okej, przechodzimy sobie teraz do początku. Mamy przedstawienie klas postaci. Powiem wam mniej więcej tutaj, jaka jest ich główna statystyka, jaki jest ich ta umiejętność pasywna, każda postać ma tam jakąś swoją, jaki mają pancerz, jakie są mnożniki i tak dalej. No i może zaczniemy od łowcy demonów. Ja tu mam w ogóle ściągi na drugim monitorze, więc będę z nich też korzystał. Sporo grafik i sporo tam różnych rzeczy wziąłem z Discorda Shakesowego, z tej tawerny, więc na niego również zapraszam, tam jest naprawdę encyklopedia wiedzy odnośnie Shakesa. No ale okej, lecimy. Łowca demonów, teraz będzie przedstawienie tylko. Do PvP przejdziemy oczywiście później. Zresztą macie to pewnie tam w tych podziałach filmu. Więc okej, jeżeli chodzi o łowcę demonów, to jego główną statystyką jest zręczność, więc dla niego najlepszy będzie gnom. Jeżeli chodzi o atrybut ten jego, czyli tą pasywną umiejętność, no to ma 25% szansy na odrodzenie w chwili śmierci. I powiem wam tak, no wiadomo, 1/4
nie może odrodzić się przeciwko magom, więc tu musicie mieć ton A i przeciwko druidom, co też warto zaznaczyć, bo też myślę, że to potem, jeżeli będziemy rozmawiać o PvP, jest istotne. Magowie, wiadomo, atak magiczny, więc nie odrodzi się, jeżeli zginie od ataku magicznego, i co się okazuje, druid również jest traktowany, jego ataki, jako ataki magiczne, więc łowca nie może się odrodzić przeciwko właśnie druidom, więc to też jest bardzo istotne. No i potem to przejdę do PvP, no ale łowca jest generalnie w PvP tragiczny. Jak widzicie, no generalnie za dużo plusów nie ma, ale to mówię, przejdę później. Jeżeli chodzi o pancerz, to maksymalnie można mieć 50%, czyli tak jak na przykład wojownik, a jeżeli chodzi o mnożnik HP, to ma tutaj razy 4, więc tak jak zwiadowca, tak jak zabójca i tak dalej, i tak dalej. Więc tak wygląda tutaj gra łowcą demonów. Dobra, lecimy dalej, bo tak jak mówię, to będzie takie krótkie przedstawienie. Resztę podam później, no bo chyba tutaj nie ma co więcej opowiadać. Kolejny będzie druid. I jeżeli chodzi o druida, no to on jest już, powiedzmy, troszeczkę ciekawszy. Druid wygląda tak, że jego główna statystyka to jest inteligencja. Jego umiejętność pasywna to jest zakładanie masek. Od 10 poziomu może założyć maskę niedźwiedzia, która czyni go tak jakby wojownikiem. Natomiast od 25 poziomu może założyć maskę kota, która czyni go zwiadowcą. I tam wiadomo, jak jest wojownikiem, to ma jego umiejętność pasywną, czyli bloki. Jak jest zwiadowcą, to ma tam jego umiejętność pasywną, czyli uniki. No i mnożnik HP. W ogóle druid bez maski jest tragiczny, więc maskę musicie zakładać, bo on jest, no, takim chłopcem do bicia, dlatego bardzo szybko tą maskę zdobywamy. No i jeżeli chodzi właśnie o druida, to mnożnik jest zależny od tego, jaką mamy maskę. Jak mamy maskę wojownika, to tam już bodajże razy 5, jak mamy maskę zwiadowcy, to razy 4. No i pancerz działa bardzo, bardzo podobnie, że jak mamy maskę wojownika, to ma tam 50%, a jak maskę zwiadowcy, to chyba 25%. Szczerze mówiąc, nie wiem, możemy sobie na szybko sprawdzić dokładnie. Dla zwiadowcy to jest właśnie 25%. I teraz pokażę wam, bo tu już mam pierwszą grafikę przygotowaną, taką ciekawostkę odnośnie druida. To jest po angielsku, no ale co? Druid nie ignoruje armora przeciwników, co robi na przykład mag. Druid nie ignoruje żadnych tam uników, ani tam bloków i tak dalej. To jakby oczywiste, to tylko robi mag. Można wybrać maskę, to co wam powiedziałem. No i główny atrybut nie zmienia się, jeżeli zmieniamy maskę. Czyli jeżeli wybierzemy maskę wojownika, to naszym głównym atrybutem nie jest nagle siła, tylko cały czas jest to inteligencja. Tu bardzo ciekawa sprawa, do tego jeszcze przejdę, jak będę omawiał paladyna, ale Fireball paladyna zawsze zabiera druidowi 33% HP. Czy ma maskę wojownika, czy ma maskę zwiadowcy, jak później zobaczycie, to dla wojownika to działa inaczej, dla zwykłego zwiadowcy to działa inaczej. I powiem wam, że to jest jedna z rzeczy, która dyskwalifikuje moim zdaniem druida. Co prawda ma niby te dwie klasy w jednym, że tak powiem, no ale jednak mimo wszystko... Szczerze mówiąc, jak walczymy z paladynem, to ten druid jest totalnie bezbronny. Nawet jak wojownik zwykły sobie nawet jeszcze jakoś tam radzi z tym paladynem, natomiast druid jest moim zdaniem tragiczny. No te 33% z Fireballa, nieważne co by się nie działo, to ma je cały czas, otrzymuje. Więc powiem wam, że no po prostu to go dość mocno dyskwalifikuje moim zdaniem. To się dowiedziałem też niedawno. Tak to nie powinno działać, no ale niestety działa. Łowca demonów, to co już mówiłem, nie może się odrodzić w walce właśnie z druidem. No i tutaj mamy... jego tam jakieś przeliczniki, to możecie sobie ogarnąć. Tu oczywiście te pierwsze to jest base stats, to jest bez maski, więc jakby nie ma w ogóle co na to patrzeć, bo druid bez maski jest niegrywalny. W masce wojownika obrażenia z broni się skalują do broni wojownika. No i tak jak mówię, mamy mnożnik HP razy 5, mamy 50% pancerza, mamy szansę na blok 25%, no i armor ze wszystkich tam naszych przedmiotów jest zwiększane o 100%. Natomiast jeżeli chodzi o maskę kota, czyli zwiadowcy, no to obrażenia się skalują do obrażeń zwiadowcy. Razy 4 mnożnik HP, 25% obrażeń, czyli tego pancerza, to co wam mówiłem, i 50% szans na unik. Więc takie są tutaj
dokładne statystyki tego druida, no ale to myślę, że czy to jest fajne, czy nie, to już tam później w filmie się dowiecie. Na razie tylko i wyłącznie przedstawienie. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy wojownika. Jak działa wojownik? Wojownik działa tak, że po pierwsze ma dodatkowy item, tarczę, co może was jakby, może wam przeszkadzać, no bo wiadomo, że jednak trzeba ten dodatkowy item znaleźć tam w zbrojowni i tak dalej. Nie jest to jakieś, to jest to samo co w sumie z zabójcą i z jego dodatkową bronią. Nie dyskwalifikuje to jakoś go bardzo, więc tutaj nie chcę was zniechęcać przez to, że ma tarczę, ale miejcie to na uwadze, że on tutaj ma jeden dodatkowy item, tak samo jak zabójca. Tarcza, nie można w nią wsadzić klejnotu i tak, więc chociaż tyle, no bo zabójca oprócz tego, że ma drugą broń, to jeszcze w nią można wsadzić klejnot. W innych tam broniach klejnoty są liczone razy dwa. W innych klasach postaci, a zabójca jest no troszeczkę poszkodowany przez to. No ale mówię, nie odstraszam was, bo wojownik akurat jest bardzo fajną klasą. No i okej, jeżeli chodzi o wojownika, no to tak, jego głównym atrybutem jest siła, natomiast jeżeli chodzi o tutaj jego tą umiejętność pasywną, że tak powiem, no to ma tarczę. Tarcze na niskim levelu mają tam jakieś niskie procenty na blok, ale ostatecznie im wyższy level, tam to bardzo szybko zdobędziecie tarczę, która ma 25% szans na blok i to jest jakby max. Jeżeli chodzi o pancerz, no to 50% można mieć maksymalnie, a jeżeli chodzi o mnożnik HP, no to razy 5. Wojownik, tak naprawdę jego takim plusem jest to, że po prostu ma to HP bardzo, bardzo wysokie, że jest po prostu takim czołgiem, tankiem. Jeżeli ktoś lubi taki styl gry, to zdecydowanie polecam. Tak więc jeżeli chodzi o wojownika, to tyle. Myślę, że lecimy dalej. Okej, mamy teraz berserka. Berserka sobie również mogę omówić w taki sposób, że jego głównym statystyką jest siła również, tak jak i u wojownika. Jeżeli chodzi o punkty życia, mnożnik jest razy 4, czyli tak jak u zwiadowcy. No i maksymalnie pancerza możemy mieć 25%, tylko jak widzimy jest jeszcze adnotacja, że berserk traci 50% swojego pancerza z powodu napadu furii. No i z berserkiem to działa tak, jego umiejętność taka pasywna, że tak powiem, to mamy 50% szans na natychmiastowy dodatkowy atak. Czyli tak jak zwiadowca może zrobić unik 5 razy z rzędu, powiedzmy 10 razy 15, tak samo i berek może zrobić z rzędu 5, 10, 15 ataków. No, bardzo fajne, wiadomo, w lochach działa to świetnie, to już jakby na pewno wiecie. No ale mimo wszystko tutaj powiem wam, że no w lochach, nie? W lochach. W PvP działa to różnie, jest to nastawione na duże szczęście, czy nam się uda zrobić dużo tych ataków, czy nie, ale do tego, tak jak mówię, przejdziemy później. Jeżeli jednak jeszcze chodzi o berserka, to tutaj jest taki fun fact, że berserk zadaje 25% więcej obrażeń niż jest pokazane w statystykach po prostu, nie? Dlatego jego obrażenia są takie same jak obrażenia zwiadowcy. To jeszcze taka ciekawostka, którą wam mogę zaprezentować. Dobra, tu sobie przełączam i lecimy dalej. Teraz mamy paladyna. Z paladynem bardzo ciekawa sprawa. Paladyna główną statystyką jest siła, natomiast mnożnik HP jest razy 5. No i mamy, jak widzicie, 50% pancerza maksymalnie, z tym, że wygląda to tak, że paladyn posiada magiczną tarczę, która zapewnia dodatkową ochronę w wysokości 40% do pancerza. Tak więc tutaj, no jeżeli o niego chodzi, to on ma niby tam 10%, no ale ma to plus 40% jeszcze, więc łącznie daje to, wiadomo, 50%. No i okej, co mogę wam powiedzieć o tym paladynie? Jego tutaj takim pasywnym jakby umiejętnością pasywną jest Fireball. I teraz jak ten Fireball działa? Już wam wyświetlam moją graficzkę, którą mamy tu. Zobaczcie. Okej, tutaj kliknąłem przez przypadek. Jeżeli chodzi o walkę z magiem bądź też z paladynem, to ten fireball jest blokowany, czyli po prostu nie zadaje obrażeń, więc to musicie pamiętać. Jeżeli chodzi o berserka, o łowcę demonów i o druida, to co już mówiłem wcześniej, miejcie to na uwadze, bo potem jak będziemy sobie rozmawiać o PvP, to będzie dość istotne. Zadaje zawsze 33% HP przeciwnikowi, czyli temu berserkowi, łowcy demonów albo druidowi. To jest
powiem wam, no masakra i wszystkie klasy postaci, które wyszły właśnie od Berserka w górę, że tak powiem, są przeciwko Paladynowi bardzo, bardzo słabe. Tak to działać nie powinno, no ale niestety wygląda to tak jak wygląda, więc ten Paladyn ich po prostu niszczy, co też potem w tym zestawieniu PvP będzie pokazane, bo po prostu no Paladyn jest obecnie, wydaje mi się, że najmocniejszą klasą w PvP, to taki spoiler, no ale dużo się właśnie przez to, że tak to wygląda, że tyle ten Fireball zadaje obrażeń, dużo się przez to... No przez to tak wygląda, nie? No bo jednak wiele klas jest naprawdę słabych przeciwko niemu. Jeżeli chodzi o wojownika, to Fireball zadaje mu mniej niż 33% HP tego wojownika, ale 25% naszego HP. To jakby jest po angielsku, no ale tłumaczę. Jeżeli chodzi o zwiadowcę i zabójcę, to jest mniej niż 33% HP właśnie tego, czy tam zwiadowcy, czy zabójcy, ale i 20% naszego HP, więc to jakby no tak się balansuje, powiedzmy. No i Paladyn jeszcze mam tutaj jakby ten bonus profesji, który rekompensuje tarczę, bo właśnie może jeszcze powiem, o co chodzi z bonusem profesji. W tym momencie ma go Berserk i Paladyn, chyba tylko tyle. O co chodzi z bonusem profesji, to już tłumaczyłem na kanale wielokrotnie, no ale jak widzicie, tutaj broń na przykład, może tak, jeżeli chodzi o broń wojownika, to ta broń zadaje, jakby ma mniej, dwa razy mniej statystyk niż broń na przykład jakiegoś maga czy zwiadowcy. Dlaczego? Ano dlatego, że na początku były tylko trzy klasy, był tylko wojownik, był tylko mag i zwiadowca, no i właśnie ten wojownik miał swoją tarczę, więc jakby musiał mieć dwa razy mniej statystyk w broni, bo miał tą tarczę, tak to by był za mocny, a tak to było to zbalansowane. No jak widzicie, czy to właśnie Berserk, czy Paladyn mają również broń wojownika, więc mają też dwa razy mniej statystyk w tej broni niż właśnie tam jakiś druid, czy tam no generalnie niż tam broń zwiadowca czy maga, zresztą mogę wam to zaprezentować. Zobaczmy, w naszej broni jest 828 siły wytrzymałości i szczęścia, natomiast w broni na przykład maga mamy 1510, więc około dwa razy więcej, w broni zwiadowcy na przykład również, nie, mniej więcej dwa razy więcej, więc po prostu tak to działa. No i przez to, że właśnie na tym Paladynie nie mamy tarczy, czy na Berserku, to mamy bonus profesji. Na Berserku bonus profesji działa ok, tak jak działać powinien, faktycznie rekompensuje tą stratę z tej tarczy, tych statystyk. Na Paladynie jest on zbugowany, ale o tym to już wielokrotnie nagrywałem, dostaje po prostu za dużo statystyk, co również się przyczynia do tego, że jest bardzo mocny. No ale mówię, to już nie... A, ja wam tu w ogóle pokazuję... Wy mieliście ten grafikę, dobra, to sorry, mój błąd. Jeszcze raz wam na szybko pokażę. Tutaj dostajemy tyle, 828, mag dostaje dla porównania 1510, natomiast zwiadowca dostaje 1630, więc po prostu około dwa razy więcej ta broń zwiadowcy i maga ma tych statystyk niż broń wojownika. No ale mówię, o tym to już nagrywałem wielokrotnie, jak sobie piszecie tam bonus profesji w YouTube'a czy coś, to wam pewnie mój filmik wyskoczy. Więc okej, okay, tak to wygląda, jeżeli chodzi o przedstawienie Paladyna. Pamiętajcie o tym Fireballu, bo mówię, później to się przyda. Lecimy dalej, mamy zabójcę. Zabójca w tym momencie, o nim chyba nic ciekawego nie mam dla was przygotowanego z takich ciekawostek czy coś. Generalnie jest to najlepsza klasa, jeżeli chodzi o najbardziej taka mało RNG, powiedzmy, najbardziej taka, powiedzmy, no tak jak mówię, nie narażona na jakieś tam szczęście czy coś, ze wszystkich wariantów, powiedzmy, zwiadowcy, czyli po prostu zabójca jest, można powiedzieć, lepszy delikatnie od zwiadowcy, no ale są to bardzo, bardzo podobne klasy. I teraz tak, główną statystyką tego zabójcy jest zręczność, mnożnik HP razy 4, maksymalnie pancerza 25%, no i ma 50% szans na unik. Unikać oczywiście nie może przeciwko magowi i w zasadzie tyle, natomiast przeciwko tam wojownikowi, czy tam zwiadowcy i każdej innej klasie może unikać, tak jak mówię, ma na to 50%, no i zabójca posługuje się dwoma brońmi, co też jest dość później kosztowne, żeby taką broń znaleźć, czy to w legendarnym lochu, czy nawet w zbrojowni, żeby była w miarę dobra, żeby do niej wrzucić klejnot i tak dalej, no ale zabójca ma tam pewne przewagi nad zwiadowcą, o których później powiem. Jest generalnie bardzo taki
no taki mówię, pewny siebie, że tak powiem i tak dalej. Co ciekawe, pewny siebie, to w sumie średnio powiedziane, no ale po prostu nie liczy tak na szczęście jak na przykład zwiadowca. Na pewno jest to, to szczęście ma mniejszy udział w walkach. Co ciekawe jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć, że zabójca posługuje się dwiema brońmi wojownika, no ale przez to, że to są to dwie bronie, a nie jedna, no to nie ma bonusu profesji. Więc okej, lecimy dalej. Mogę teraz zwiadowca, no dokładnie. No i co u zwiadowcy? Bardzo podobnie jak u zabójcy. Jeżeli o niego chodzi, pod główną statystyką zręczność, ta pasywna umiejętność to również 50% szans na unik, również oczywiście od ataków maga nie może unikać, mnożnik HP razy 4, pancerz 25% maksymalnie, więc tak tutaj u niego wygląda. No i on ma jedną broń, broń zwiadowcy. Czy coś więcej o nim powinienem powiedzieć? Chyba nie, chyba możemy lecieć dalej. Teraz mamy maga. Mag również jest dość ciekawą postacią, myślę. Główną statystyką u niego jest inteligencja, punkty życia razy 2. No mag generalnie bardzo dużo bije, no a ma mało tego HP, wiadomo. Pancerza może mieć maksymalnie 10%, więc wygląda to właśnie w taki sposób. Jeżeli chodzi o maga, to jego obrażenia ignorują pancerz pozostałych klas, więc to jakby wiadomo, o co chodzi. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o niego, to tak jak wam mówiłem, przeciwko niemu łowca demonów nie może nie może się odrodzić, przeciwko niemu paladyn nie może zadać obrażeń fireballem i tak dalej, i tak dalej. Więc on jest taki, no mówię, mag głównie polega na krytach. Jak walnie dużo krytów, to wygrywa, jak mu się nie uda, to przegrywa. No jest dość papierowy, ale jest bardzo fun to play, to wam mogę tak zdradzić. No i okej, i jeżeli chodzi o klasy postaci, to chyba tyle, chyba wam przedstawiłem co miałem, co tutaj najważniejsze rzeczy. Tak jak mówię, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to piszcie komentarze i teraz możemy powolutku przechodzić do PvP, jak te klasy postaci generalnie wyglądają. Więc okej, tutaj sobie będziemy lecieć może po kolei. Na wstępie, zanim jeszcze powiem o tym PvP, to pokażę wam grafikę, która również jest z tawerny Shakesowej. Ona się nazywa Balans przed PvP. Wygląda to tak, nie będę jej analizował. Ona w skrócie pokazuje mniej więcej, że każda klasa faktycznie jest równa, każda klasa działa tak, jak być powinna, i że tutaj te wszystkie obliczenia, które możecie sobie teraz zatrzymać film i przeanalizować, jeżeli chcecie, sprowadzają się do tego, że te klasy postaci są no zbalansowane w teorii, no ale w praktyce zobaczycie, że wcale to tak nie działa. Więc no to mówię, taka jako ciekawostka, możecie sobie zatrzymać, jeżeli nie, to lecimy. No i okej, mamy teraz łowca PvP. O co chodzi z tą grafiką? Tu jesteście może ciekawi. W lewym górnym rogu macie klasa, po prawej stronie macie nazwę klasy, którą omawiamy. Po lewej stronie pod klasą mamy, z którą klasą aktualnie walczy. Czyli jak mamy łowca demonów, walczy z łowcą demonów, to jest skip, no bo wiadomo, że klasy są takie same. No i okej, jak generalnie wygląda walka łowcy demonów? Przegrywa z każdym, jak sami widzicie. W walce z druidem wygrywa druid, w walce z wojownikiem wojownik, z berkiem berek i tak dalej, i tak dalej. Jedyne z kim ma 50-50 to jest mag, dlatego że z łowca demonów z magiem działa w sumie tak jak zwiadowca. Ma takie same obrażenia, to zwiadowca nie może unikać, łowca demonów nie może się odradzać, więc tu jest 50-50, który walnie tam więcej krytów, ten wygra, raczej na korzyść powiedziałbym bardziej maga, tak szczerze mówiąc, zresztą tak jak i u zwiadowcy, no ale jednak powiedzmy, że zostawimy to 50-50, więc tak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o łowcę demonów. Lecimy dalej, mamy druida, jak będzie trzeba się bardziej rozwodzić, to się będę rozwodził, no ale łowca pewnie jak mnie oglądacie, to wiecie, generalnie jak znacie się na tej grze, to wiecie, że no do PvP nie jest to klasa stworzona praktycznie wcale, więc no nie ma tutaj co więcej opowiadać. Jeżeli chodzi o, oj nie to, przepraszam, jeżeli chodzi o druida, to jest właśnie to, że nagrywam na żywca, a nie montuję, no ale trudno. Jeżeli chodzi o druida, to z łowcą demonów wygrywa druid, z wojownikiem jest 50-50, dlatego że no wiadomo, druid może założyć maskę wojownika, no i również ma 25% szans na blok, ma tyle samo HP, te obrażenia ma takie same i tak dalej, więc no tutaj no to jest tak, jakby się bił z samym sobą, można by powiedzieć, więc no jest to, tak jak mówię, zdecydowanie 50-50.
50-50 w masce, tak jak mówi Misia, czyli wojownika. Jeżeli chodzi o berserka, to moim zdaniem wygrywa druid. To jest oczywiście oparte, to wszystko co mówię jest oparte na tym, co ja jakby tutaj no już tyle postaci dociągłem do tego 500 levela albo do okolic, na wielu już grałem, długo w tej grze siedzę, więc to jest oparte na moich jakby subiektywnych odczuciach i tak dalej, to musicie o tym pamiętać. Tak więc też tutaj, żebyście wiedzieli, że po prostu ktoś się może z tym zgadzać, ktoś się może nie zgadzać. Ja wam mówię to, co ja widzę. Znowu wam tu nie pokazuję, no ale no, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, troszkę już tych postaci ograłem. Więc dobra, wracamy do tego druida, klikamy sobie tutaj, ok. Z berserkiem jest to, tak jak mówię, raczej wygrywa druid, tak mi się wydaje. Może założyć maskę wojownika, wojownik jest dobry na berserka, więc tutaj tak to wygląda. Z paladynem wygrywa paladyn, z oczywistych względów, pamiętam Fireball 33%. Widzieliśmy, jak to wygląda, jak Fireball działa na wojownika, widzieliśmy, jak działa Fireball na właśnie zwiadowcę, na druidę działa zupełnie inaczej i przez to go dyskwalifikuje. Z zabójcą jest 50-50, bo uniki, raczej tutaj na delikatną korzyść zabójcy. Ze zwiadowcą jest 50-50, to już totalnie, no bo to jest to samo versus to samo, że tak powiem. No i z magiem wydaje mi się, że wygrywa druid, dlatego że no druid jako główną statystykę ma inteligencję, więc trochę tych obrażeń maga blokuje. No i tak jak mówię, raczej z magiem ten druid będzie ok. Chociaż no tutaj też to jest takie no odczucia mieszane. Jak założy maskę wojownika, to wydaje mi się, że no powinien wygrywać przez to, że ma dużo tego HP. Kiedyś jak były tylko trzy podstawowe klasy postaci, to było tak, że wojownika, maga blokuje wojownik, bo ma dużo HP, w sensie kontruje, że tak powiem. Zwiadowcę kontruje mag, bo przeciwko niemu nie może unikać, natomiast wojownika kontruje zwiadowca, bo ma te uniki, ma na nie 50%, gdzie wojownik na blok ma tylko 25%, no to wiadomo, że tutaj no to takie były trzy klasy i po prostu takie było kółko, nie, że jedna jest lepsza na drugą i tak dalej, tak się kontrowały. Teraz tych klas jest o wiele więcej, no i niestety działa to tak, jak działa. I chyba jeszcze nie wiem, czy wspomniałem, że mag oczywiście nie może blokować tutaj, w sensie wojownik przeciwko magowi nie może używać tarczy, nie może blokować. Nie wiem, czy to powiedziałem, ale gwoli ścisłości. No i dobra, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w tym PvP, to tak. Lecimy dalej. Mamy teraz wojownika. No i z wojownikiem wygląda to w sposób następujący. Z łowcą demonów wygrywa wojownik, z druidem jest 50-50, no bo tak jak mówię, maska wojownika u druida, no i różnie. Z berserkiem wygrywa wojownik moim zdaniem, z paladynem jednak wygrywa paladyn, przez to, że ma ten zbugowany bonus profesji, że tutaj głównie tak naprawdę główny czynnik to jest to, że Fireball jest 100% i zawsze wchodzi na początku walki, jak paladyn walczy z wojownikiem, a z tarczą bywa różnie. Tarczę, czasem wojownik zablokuje powiedzmy 10 razy z rzędu, a czasem w walce nie zablokuje ani razu. To jest wszystko szczęście, więc no ciężko tutaj określić, także raczej powiedziałbym, że właśnie paladyn. Z zabójcą jest 50-50, no tutaj tak samo, może wojownik blokować te hity zabójcy, może tam zabójca unikać, więc no ciężko, to jest raczej kwestia szczęścia, szczerze mówiąc. Ze zwiadowcą tak samo, no i z magiem raczej wygrywa wojownik przez to, że ma właśnie bardzo dużą ilość HP i poniekąd tego maga kontruje. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy łowcę demonów. Aha, łowcę to już wam pokazywałem przecież, czemu mi się zamieniła kolejność. Łowca było wiadomo, że ze wszystkimi przegrywa. Teraz mamy berserka. Berserka chyba jeszcze nie pokazywałem. Z łowcą demonów wygrywa berserk, z druidem wygrywa druid, z wojownikiem wygrywa wojownik, z paladynem wygrywa paladyn, z zabójcą wygrywa zabójca, ze zwiadowcą wygrywa zwiadowca i z magiem jest 50-50. Od maga berserk dostaje tam, nie wiem, czy o wiele większe obrażenia, nie wiem, czy o 50%, czy o 100%, w każdym razie są zdecydowanie większe i działa to tak, że albo berserk zrobi 3 serie ataków z rzędu, czy tam więcej i po prostu zwanshotuje maga, albo mag walnie berserkowi jednego potężnego kryta i go również zwanshotuje. Tak więc no tutaj szanse są zdecydowanie 50-50. Powiedziałbym, że na korzyść maga, no ale jednak mimo wszystko kwestia szczęścia, kwestia tego, kto się pierwszy, że tak powiem, rozpędzi. Walki przeważnie trwają bardzo krótko. No i jak widzicie, berserk również nie wypada najlepiej w PvP, to są moje odczucia. Berek raczej, wiadomo, że są, zdarzy się dość często nawet, bo jednak na ten kolejny atak ma 50%, więc no może ich zrobić 10 rzędu i wiadomo, nawet często mu się to udaje.
podczas walki, może nie z rzędu, ale łącznie tych ataków w walce naprawdę potrafi zrobić sporo, ale jednak w moim odczuciu ten berserk do PvP nie jest najlepszy, tak więc no tabelka wygląda właśnie tak jak wygląda. Dobra, lecimy dalej, no i teraz mamy paladyna. Z paladynem wygląda to w sposób następujący, w ogóle nie pamiętam co już wam powiedziałem, co nie i teraz nie wiem czy się nie będę powtarzał, najwyżej to wytnę później, no ale dobra. No i właśnie, tego wam na pewno jeszcze nie pokazywałem, paladyn to totalne oro, jeżeli chodzi o PvP. Wygrywa w sumie z każdym, jak sami widzicie, z łowcą paladyn, z druidem paladyn, z wojownikiem paladyn i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ano dlatego, że to co mówiłem, Fireball jest klasą taką bardzo, ciągle mi brakuje słowa, to samo chciałem użyć przy zabójcy, ale nie mogłem znaleźć tego słowa, jest taką bardzo mało podatną na szczęście, jest taki pewny, ten Fireball zawsze działa tak samo, nie ma tak, że tak jak bloki, że raz wejdą, raz nie, jak uniki, że raz wejdą, raz nie, tu tak samo jak tak naprawdę u maga liczą się głównie krytyki, więc mówiąc szczerze, no paladyn jest naprawdę w tym PvP bardzo mocny, no i dlatego to tak wygląda, tak jak mówię, przyczynia się do tego zbugowany Fireball, zbugowany bonus profesji, ale z tego co pisali twórcy jest to zamierzone, więc chyba nie spodziewamy się tego, że będzie to naprawione czy coś, tak więc no trzeba korzystać póki paladyn działa tak jak działa. W moim odczuciu jest to obecnie najlepsza klasa do PvP. Lecimy dalej, teraz mamy zabójcę, chyba go jeszcze nie pokazywałem, mam taką nadzieję. No i okej, z łowcą demonów wygrywa zabójca, z druidem 50-50 uniki, z wojownikiem 50-50 to co już widzieliście, z berserkiem wygrywa zabójca, z paladynem paladyn, ze zwiadowcą zabójca i z magiem zabójca. I tutaj właśnie istotna sprawa odnośnie tego zabójcy i maga. Zabójca moim zdaniem jest o wiele lepszy na magów aniżeli zwiadowca przez to, że atakuje dwa razy z rzędu podczas walki. Na początku może aż tak tego nie widać, ale w późniejszej fazie gry, gdy już mamy więcej HP, gdy te hity są naprawdę mocne, to ten zabójca na magów jest lepszy, czy to w lochach, czy w PvP, no i tutaj właśnie dlatego z magiem wygrywa również zabójca, tylko to tak jak mówię już w późniejszym etapie, bo te dwa hity naprawdę robią o robotę, jak jeszcze wejdą krytyczne, niby to jest to samo co obrażenia wojownika, no ale wojownik bije tylko raz z rzędu, nie to samo co wojownika, w sensie bronie z wojownika, nie, no tak, dobrze, bo koniec końców wychodzi to tam mniej więcej tyle obrażeń, co właśnie obrażenia zwiadowcy z tych dwóch ataków, ale jednak mimo wszystko na tych magów ten zabójca jest lepszy. Tak więc tutaj dlatego właśnie z magiem on wygrywa, zwłaszcza mówię w późniejszym etapie gry. No i generalnie zabójca bardzo w porządku, jeżeli chodzi o PvP również, więc no wygląda to tak jak wygląda. Lecimy dalej, mamy teraz zwiadowcę. Jak to wygląda? Z łowcą demonów wygrywa zwiadowca, z druidem 50-50, z wojownikiem 50-50, z berkiem zwiadowca, z paladynem paladyn, z zabójcą zabójca. Tu również przez te dwa ataki, przez to, że jest taki mniej podatny na szczęście, no i z magiem wygrywa mag. Tutaj akurat na odwrót troszeczkę, moim zdaniem akurat ze zwiadowcą mag jest lepszy, po prostu zwiadowca nie może na niego wykonywać uników, więc liczą się czyste obrażenia i przeważnie właśnie ten mag z tym zwiadowcą wygrywa. Więc to jest, tak to wygląda. No i okej, na koniec mamy chyba maga i chyba to już będzie wszystko. Mam taką nadzieję, że nic nie pominąłem, no bo będzie lipa. Mogłem tutaj sobie jakoś to posegregować, no ale nieważne. Z magiem. Z łowcą demonów jest 50-50, to co już tłumaczyłem przy okazji łowcy demonów. Z druidem wygrywa druid moim zdaniem, z wojownikiem wojownik, z berkiem jest 50-50, również to tłumaczyłem. Z paladynem paladyn, z zabójcą zabójca, ze zwiadowcą mag, no i tyle. Więc tutaj już chyba wszystko tłumaczyłem, dlatego że no mag to jest ostatnia klasa. W teorii wydaje się, że on jest dość słaby w tym PvP, no bo jednak albo ma 50-50, albo przegrywa, ale mag jest bardzo, bardzo przyjemną klasą do grania. To wam powiem sam, jak zacząłem z nim grać na W50, to powiem wam, że jest naprawdę fajny, a jak raz na jakiś czas wejdą buły, czy to w walce gildyjnej, czy w PvP, no to pokonuje nawet i właśnie czy to paladynów, czy wojowników. No generalnie powiem wam tak, tutaj już tak podsumowując ten temat, już może to wyłączę. W PvP w tej grze, jak i w ogóle gra jest bardzo losowa. Nie możecie brać pod uwagę tego, co mówię jako pewnik, że zawsze tak będzie. Bardzo często się zdarza, że, nie wiem, zwiadowca z o wiele słabszymi statystykami zrobi tyle uników, że wygra z paladynem z o wiele lepszymi. Gra jest, polega na szczęściu i nie jest to, mówię, nie jest to 1-1, nie jest to taki pewnik. To jest taka moja średnia, że tak powiem, ze wszystkich walk, jakie ja zaobserwowałem w tej grze i tak dalej, i tak dalej. Tak więc powiem wam, że
po prostu nie bierzcie tego jako pewnik, tylko jakie takie mniej więcej jak to wygląda, ale mówię, gra się bardzo często opiera na szczęściu i no po prostu tak to wygląda. I sami widzicie, że tu macie na unik jakieś tam 50%, tu na blok 25%, na kryta macie 50% zawsze u każdej klasy postaci, więc no bardzo wiele się opiera właśnie na tym szczęściu. No i okej, chyba tyle jeżeli chodzi o właśnie to nieszczęsne PvP. Także podsumowując, nie bierzcie tego jako pewnik, ale mówię, to są tam jakieś moje odczucia, jak to wygląda. Może się zdarzyć, bo już widziałem takie opinie, że hej, mówiłeś, że Berserk jest słaby, a on wygrał. Ostatnio miałem taką sytuację, nie wiem, czy wam pokazywałem, chyba nie, bodajże na Magusiu. Tutaj, o, zobaczcie, 328 level Berserk. Ja wtedy miałem 408. No w teorii powinienem go zmiażdżyć, no a jak sami widzicie, Berserk z takimi statystykami, 16 tysięcy głównej statystyki versus inteligencja 41 tysięcy moja, zrobił tyle ataków z rzędu, że mnie po prostu zmiótł. To jest właśnie piękno Berserka, no i to jest piękno tej gry, że jest bardzo, bardzo w niektórych momentach losowa. Dobra, więc tak to generalnie wygląda. Lecimy teraz dalej, teraz tak zwane PvE, czyli po prostu jak każda klasa radzi sobie w lochach. No i przygotowałem dla was taki ranking, jak widzicie, to tak jak mówię jest PvP, czyli PvE, przepraszam, czyli po prostu jak, tak jak mówię, każda klasa w tych lochach sobie radzi. No i od góry mamy szefa, mamy mniejszego szefa, mamy dobrą, średnią, złą i tragiczną. Szef to jest Berserk, w lochach oczywiście, powtarzam. Te lochy Berserka są naprawdę świetne, on najszybciej leveluje ze wszystkich klas postaci, jest generalnie najlepszy, z magami sobie radzi, tak jak zresztą widzieliście, z o wiele mocniejszymi może sobie w lochach bez problemu poradzić, no i po prostu najszybciej leveluje, nie? Więc jeżeli wam zależy tylko i wyłącznie na klasie postaci, która radzi sobie bardzo dobrze w lochach, no to zdecydowanie Berserk. Mniejszy szef to jest zabójca, zwiadowca i łowca demonów. Wszystkie klasy bardzo dobre do lochów, z tym, że tutaj taką gwiazdkę chciałbym dla was zaznaczyć, że jeżeli chodzi o zabójcę, to postawiłbym go gdzieś pod Berserkiem, a jeszcze nad tym zwiadowcą czy łowcą demonów. Zwiadowca i łowca demonów bardzo podobnie sobie radzą w lochach, natomiast właśnie zabójca przez te lepsze walki z magami w późniejszym etapie powiedziałbym, że jest troszeczkę nad właśnie tym zwiadowcą. Już nie chciałem tutaj multum kategorii tworzyć, więc zestawiłem ich na równi, ale tak jak mówię, taka gwiazdka, że on jest jednak moim zdaniem troszeczkę wyżej. Więc tak to wygląda. Dobry jest druid. Dlaczego druid, który ma maskę zwiadowcy i działa tak samo jak zwiadowca w teorii, jest pod? Ano dlatego, że pamiętajmy, że w strefie mroku dużą rolę odgrywa w lochach Kunegunda. Kunegunda, która się posługuje zręcznością. Jak widzicie, zabójca, zwiadowca czy łowca demonów się również posługują zręcznością, jak już pewnie wiecie. Natomiast jeżeli chodzi o druida, to posługuje się inteligencją, więc nie ma takiego Kunegunda, takiego boostu i tylko i wyłącznie dlatego postawiłem go po prostu pod nimi. Średni jest mag, uważam, że nie jest jakiś wybitny do lochów, często jacyś tam wojownicy go blokują, ale też nie jest najgorszy. Zły jest wojownik, wojownik dość wolno leveluje, jeżeli chodzi o lochy. No i tragiczny jest paladyn. Coś za coś, paladyn najlepszy w PvP, ale za to tragiczny właśnie w tutaj lochach, bo wojownik to tam jeszcze od czasu do czasu zablokuje i tak dalej, natomiast jeżeli chodzi właśnie o paladyna, no to ma tego firebola niby, ale wydaje mi się, że jednak delikatnie wolniej jeszcze od tego wojownika leveluję, który i tak leveluje bardzo wolno, dlatego wstawiłem go w tragicznego. Więc jeżeli chodzi o zestawienie lochów, to wygląda w sposób następujący. No i dobra, i teraz kolejna rzecz, już tak naprawdę ostatnia w tym filmie, oprócz jeszcze podsumowania, to jest jak rozwijać każdą klasę postaci. Jak tutaj te statystyki rozdawać? Będziemy rozmawiać sobie, ja preferuję rozmowę tylko i wyłącznie o podstawach. Czyli jak widzicie tutaj 28200 podstawy w sile, 24000 w HP na przykład. I tylko o tym będę wam mówił, będę mówił jak utrzymywać te podstawy mniej więcej. Ktoś się może zgodzić, ktoś się może nie zgodzić, ale ja to tak to robię.
Więc tak, bardzo dużo w waszej rozbudowie postaci rozchodzi się o to, jakie są klasy u was na serwerze i z kim walczycie. Dlatego, że jeżeli na przykład będziecie jako wojownik walczyć, nie wiem, często z magami, ze zwiadowcami i tak dalej, to wojownik rozbudowywany w sposób 1:1, czyli tyle samo w podstawie siły i tyle samo HP będzie najlepszy. Dużo osób tak mówi i ja się ku temu skłaniam. Natomiast jeżeli na serwerze walczycie z klasami, które się również posługują siłą, tak jakby gra działa tak, że jak macie na przykład, nie wiem, więcej siły niż wasz oponent, no to wiadomo, że bijecie mu więcej obrażeń, on wam bije mniej, no i raczej powinniście wygrać. Tak więc, no, jeżeli o to chodzi, to mówiąc szczerze, wiadomo, tak jak na przykład na przykładzie W40, zobaczcie, w top 10 są tylko dwie klasy inne niż na siłę. Jest to Simon San Mac i jest to Mr. Nemesis, który jest zwiadowcą. Więc ja tutaj staram się więcej tej siły mieć, aniżeli HP, no bo mamy paladyna, mamy wojowników, berserków i na nich ta siła się zdecydowanie przyda. Ja robię to tak, że robię sobie 3000 różnicy, czyli na przykład teraz siłę będę ciągnął do 30 000, jak już dobiję to 30 000 w sile, to będę HP dociągał do 27 000. Żeby taki balans był zachowany, to HP jest również ważne bardzo u każdej klasy postaci tak naprawdę, ale jednakże walczę tu głównie z klasami pod siłę, no to sobie tej siły chcę mieć więcej. Ale dużo osób preferuje wojownika 1:1, żeby robić te podstawy i uważam, że to też jest ok. I generalnie uważam, że tutaj jeżeli walczycie z innymi klasami na inteligencję czy na zręczność, to właśnie ten wojownik 1:1 jest najlepszy. I tutaj jeszcze, tak jak no, wojownika już mamy, można powiedzieć, za sobą, jeżeli chodzi o rozbudowę, natomiast jeszcze wtrącę, co z bokami. Boki to jest po prostu poboczna statystyka, czyli dla wojownika jest to zręczność i inteligencja, dla, nie wiem, zwiadowcy będzie to siła i inteligencja, dla, powiedzmy, druida będzie to siła i zręczność. No i tutaj to może was mylić, to nie jest wcale zdolność uniku ani nic takiego, nie znaczy, że nagle wojownik zacznie unikać. Chodzi po prostu o to, że będziecie mogli, będzie wam mniej klasy, które się posługują zręcznością albo inteligencją w przypadku wojownika, biły. I tu nie ma co przesadzać. Ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o boki, zawsze na każdej klasie wrzucam w nie jakieś grosze, jak tam mi zostanie trochę golda, zwłaszcza na starcie, czy coś, to wrzucam i koniec końców dobijam do około, powiedzmy, 1250-1500 podstawy i na tym zakończam. Więcej już w te boki nie daję, bo po prostu moim zdaniem mija się to z celem. Tak więc tutaj tak, jeżeli chodzi o boki, a jeżeli chodzi o szczęście, to w zasadzie podobnie, też około 1250, około 1500 i również grunt, żebyście tego szczęścia w późniejszym etapie mieli 50%, i tak będziecie to mieli właśnie mając, jak widzicie, ja mam tutaj 1500 podstawy, troszkę ponad, i mam to 50%, więc po prostu boki i szczęście na tym samym etapie mniej więcej bym zostawił. Jeżeli chodzi o rozwój statystyki głównej, nieważne jaka to jest IHP, to dużo osób rekomenduje, żeby na początku iść 1:1, nieważne jaka klasa, iść po prostu 1:1 i siła i HP, nie tam żadne 3:1 czy coś, dopóki za obie umiejętności nie będziecie płacić 10 milionów. 10 milionów to już jest maks, jaki możecie zapłacić za statystykę, i to przy około 3,5 tysiąca podstawy się pojawia, no i wtedy możecie zacząć z tymi statystykami kombinować, a tak to 1:1. Więc okej, wojownika już mamy za sobą. Powiedziałem wam, jak to mniej więcej rozwijać. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o berserka, to ja osobiście proponowałbym rozwijać 3 razy więcej siły od HP, jeżeli chodzi o podstawy. Czyli na przykład, nie wiem, mamy 12 tysięcy siły w podstawie, to HP mamy 4000. Potem dobijamy, nie wiem, 15 tysięcy siły w podstawie, to mamy 5000 HP i tak dalej, i tak dalej. I robi nam się przy 10 tysięcy HP w podstawie, robi nam się 30 tysięcy siły. Moim zdaniem to jest ok. Berserk tutaj musi zabić, zanim jego zabiją, musi polegać na tych swoich hitach, więc jednak ta siła jest moim zdaniem odpowiednia. Druida rozwijałbym mniej więcej tak samo jak wojownika. Dlaczego? Dlatego, że no tu mam woj zapisane 1:1 lub 3k więcej siły od HP, to co wam powiedziałem. Druida rozwijałbym tak samo jak wojownika. Ja na swoim druidzie już od 400 levela siedzę w masce wojownika, jeżeli chodzi o PvP. Zakładam zwiadowcę tylko jak robię lochy. No i generalnie mówi się tak, że zwiadowca do lochów tam na tym druidzie, nieważne czy macie tam maga jako przeciwnika czy coś, to zawsze zwiadowca jest lepszy. Natomiast jeżeli chodzi o PvP, to raczej maska właśnie niedźwiedzia. No i
ja tutaj bym to rozwijał jak wojownika, bo i tak przelicznik na HP jest taki sam i tak dalej, więc albo 1 do 1, albo po prostu 3 razy więcej inteligencji w przypadku druida właśnie o, nie 3 razy więcej, przepraszam, 3000 więcej właśnie inteligencji od tego HP. Ja tutaj na swoim druidzie w tym momencie właśnie tak idę, mogę wam pokazać, że w tym momencie dobijam do 24000 inteligencji w podstawie i potem będę leciał HP do 21000, jak widzicie, siedzę w masce wojownika. Dobra, paladyn również jak wojownik, identycznie te same przeliczniki i tak dalej, więc też tutaj preferowałbym, ja jestem raczej zwolennikiem zamiast 1 do 1, to po prostu 3000 więcej siły od HP, ale to mówię, zależy od tego, z kim walczycie na serwerze i jak to u was wygląda, to też nie da się tak określić jednoznacznie. Łowcę demonów rozbijałbym tak jak berserka, dlatego że łowca demonów, mówiąc szczerze, no również jednak na tych obrażeniach swoich głównie bazuje, jak się odrodzi, to bije naprawdę potężne hity, bo ta walka jakby trwa dalej, a z każdą turą wiadomo, że większe obrażenia biją sobie nawzajem tutaj w zależności, no w walce po prostu, więc rozwijałbym go również jak berserka i mogę wam zaprezentować. W tym momencie, jak widzicie, mamy wytrzymałości 13000, no i teraz będę leciał do 42000 i tak, dokładnie 42000 zręczności i potem będę leciał do 14000 HP, żeby mieć po prostu zachowane to, że mam 3 razy więcej głównej statystyki od HP, więc jakby no widzicie to naocznie. No i dobra, jeżeli chodzi o maga, to bardzo, bardzo dużo, długo się zastanawiałem, jak to rozwijać, jeszcze nie wiem, bo mój mag jeszcze jest, oj to nie mag, jeszcze nie wiem, bo mój mag jest na etapie rozwoju jeszcze, więc tutaj ciężko mi określić, ale ja bym chyba celował w coś takiego, żeby mieć około 2 razy więcej inteligencji od HP. To HP jest też ważne, ale nie tak jak obrażenia na magu, więc na przykład nie wiem, tutaj bym miał 50000 inteligencji w podstawie, a tu bym miał 25000 HP. W coś takiego bym chyba celował, no ale jeszcze tak jak mówię, mag jest w fazie rozwoju, więc to wszystko na spokojnie. Dobra, lecimy dalej. Mamy zabójcę i zwiadowcę na koniec. No i tutaj również dość ciężki temat. Jeżeli chodzi o Stridera, czyli top 1 chyba zwiadowcę w tym momencie na świecie, dokładnie, to Strider rozwija swojego zwiadowcę tak, że idzie 1 do 1, czyli ma na przykład, nie wiem, 10000 zręczności i 10000 HP. Co jest ok, ale ja bym może się skusił bardziej ku czemuś takiemu jak na magu, czyli również 2 razy więcej tej zręczności od HP. To już mówię, no kwestia tego, jak tam u was wygląda na serwisie, że wiadomo, że jak będziecie walczyć z samymi klasami na zręczność, to będziecie chcieli mieć jej więcej, jak z innymi klasami, to będziecie chcieli mieć więcej HP, no ale mówię, tutaj również wedle waszego pomysłu, top 1 zwiadowca gra 1 do 1, dużo też zabójców czy zwiadowców gra właśnie tak mniej więcej 2 razy więcej tej zręczności od HP, także tutaj do wyboru, do koloru. Statystyki mają to do siebie, że zawsze można je wyrównać, czyli tutaj jak nie dacie na przykład, nie wiem, na magu 10000 w podstawę w inteligencję, tylko coś tam przesadzicie z HP czy z inteligencją, to zawsze to wszystko można wyrównać, bo gra się nigdy nie kończy, tak więc tutaj grunt, żeby nie dawać za dużo w te poboczne statystyki i w szczęście i wtedy będzie wszystko gidi do wyprostowania, no i to też będziecie sami widzieć, jak wam się po prostu przyjemniej gra, czy jak macie więcej HP, czy jak macie więcej inteligencji, czy tam innej głównej statystyki, jak tam to wygląda generalnie. Więc tyle, jeżeli chodzi o rozwój postaci. Mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem, jeżeli czegoś oczywiście nie zrozumieliście, no to piszcie. Chyba wszystko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dokładnie. Wszystkie klasy zostały omówione. No i na koniec podsumowanie. Podsumowanie, co już jakieś wnioski, które powinniście sami z tego wszystkiego wynieść, z tego co wam pokazałem, odnośnie tej najlepszej klasy. To co wam już wspomniałem, nie ma czegoś takiego jak najlepsza klasa w tej grze. Nie ma czegoś takiego, że jest dużo tutaj, dużo zależy od szczęścia, dużo zależy od tego, czy wam siądą ciosy krytyczne, czy nie, czy siądą bloki u wojownika, czy siądą uniki. No naprawdę gra polega w dużej mierze na szczęściu. Jak ktoś czegoś takiego nie lubi, no to Shakes raczej nie jest dla niego niestety, ale też sprawia dużo fanu, dzięki temu, że to szczęście może działać na naszą niekorzyść, a może również działać na naszą korzyść. I nie mówię tu o szczęściu w grze, tylko o takim ogólnym, mam nadzieję, że rozumiem.
zrozumiecie. Nie ma co grać na siłę jakąś klasą, która wam się nie podoba, na przykład paladynem, tylko dlatego, że pokazałem, że jest najlepsza w PvP moim zdaniem. Nie ma co totalnie, najlepiej wybrać taką klasę, która wam sprawia fan. Mi osobiście chyba aktualnie najwięcej fanu sprawia mag, tak szczerze mówiąc, dlatego że po prostu jest przyjemny. Jest przyjemny, niektóre wojny gildii naprawdę fajnie wyglądają, jak się tam kilku z rzędu poskłada na kryty, albo tam na dwa kryty, albo coś. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. No i mimo, że nie jest wcale jakiś najlepszy czy coś, to wydaje mi się, że po prostu jest taki najbardziej fun to play. Ale każdy ma swoje predyspozycje. Dla niektórych na przykład łowca demonów będzie super i też sobie nim zagrają, mimo że jest słaby w PvP. I to jest jak najbardziej okej. Grajcie tym, co wam się podoba, żeby nie było tak, że gracie tydzień i wam się zaraz znudzi, bo wybraliście słabą klasę albo coś. Tak więc to jest najważniejsze. To, co pokazałem wcześniej, czyli to PvP, tam w lochach jak sobie radzi, to omówienie i tak dalej, to jest tylko po to, żebyście sami się ukierunkowali, czym chcielibyście zagrać. Bo tak jak mówię, to wam, wy z tą postacią mam nadzieję, że zostaniecie na lata, bo niestety dużo osób zaczyna i szybko kończy. Więc to wam ma ta dana postać sprawiać po prostu przyjemność. No i co? Nie można jednoznacznie powiedzieć, że ta klasa jest najlepsza i tyle, że ta klasa jest najlepsza. Chociaż no w lochach to akurat Berserk chyba bez dwóch zdań jest najlepszy, tak mi się wydaje, ale w PvP jest to bardzo, bardzo zależne od wielu czynników, głównie od szczęścia, tak jak mówię, więc nie da się jednoznacznie powiedzieć, że ta jest najlepsza i koniec. No ale mniej więcej myślę, że was tym wszystkim nakierowałem, jak to wygląda. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jeżeli czegoś byście nie zrozumieli albo coś, to oczywiście piszecie komentarze. Wyszło bardzo długo, ale mam nadzieję, że obszernie i mam nadzieję, że pokazałem wam wszystko to, co chciałem wam pokazać. Jeżeli czegoś, tak jak mówię, nie zrozumieliście, to pytajcie, chętnie odpowiem. Możecie zostawić, przypominam, tą łapę w górę w tym momencie, możecie zostawić suba z dzwonem, piszcie komentarze i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu i opisie. No i chyba wszystko, nie? Mam nadzieję, że wszystko wam omówiłem. Wyszło bardzo, bardzo długo, no ale liczę, że wyszło również fajnie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!